Witam. Kongres poparł dziś zaproponowany przez prezydenta Bidena projekt ustawy przewidującej 40 miliardów pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem na jej terytorium, z czego 33 miliardy mają być przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, a pozostałe 7 na utrzymanie służby cywilnej, czyli wypłaty dla urzędników, policjantów itd. Przeciw rezolucji było 57 Republikanów, czyli trochę ponad 10% całego kongresu, tłumaczący swoją decyzję brakiem środków. Dwóch Republikanów i trzech Demokratów wstrzymało się od głosu. Wcześniej mieliśmy jeszcze mniejszy pakiet warty 150 milionów na początku maja oraz pakiet warty 13,5 miliarda zaaprobowany 16 marca i dostarczany do końca kwietnia, a także kilka dostaw sprzed tego okresu bez żadnego trybu. Co zawierały? Z grubszych rzeczy: 200 transporterów upancerzonych, 16 helikopterów Mi-17 rosyjskich, odkupionych kiedyś do testów bodajże od Afganistanu, 1400 wyrzutni przeciwpowietrznych Stinger. 20 tysięcy wyrzutni przeciwpancernych, 90 moździerzy, 700 dronów samobójców Switchblade i 121 podobnych dronów Phoenix, a także cała masa innego sprzętu mniejszego kalibru. Na razie brak jednak ze strony USA cięższego sprzętu typu czołgi czy cięższa artyleria i prawdopodobnie to znajdzie się w tym właśnie pakiecie. Czy będzie to ostatni taki pakiet? Skądże znowu? Na tego typu imprezy zawsze się znajdą pieniądze. Zanim ten sprzęt trafi na front, to trochę czasu minie, raz że trzeba to przetransportować. Dwa, że dla Ukraińców to sprzęt nowy, muszą się z nim zapoznać. Wiemy, że już ćwiczą korzystanie chociażby z moździerzy w Niemczech, ale to trochę potrwa. Poprzedni mniejszy pakiet dostarczany był dwa miesiące. Przez ten czas podatnicy już zdążą zapomnieć i można będzie zaczynać od nowa, chyba że wojna się przez ten czas zakończy. To wszystko codziennie wrzucam na kanał Newsy Skrót. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, a jeżeli macie jakieś jeszcze uwagi, jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję. A jeżeli macie jakieś uwagi, napiszcie w komentarzu. Dziękuję.